Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcji Divina, czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Ksiądz Sławek Laskowski. Witam. Dzień Boże. Witajcie. Ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj pozwólcie, że będziemy czytali cały fragment dzisiejszej Ewangelii, mianowicie 9 rozdział Ewangelii Janowej, uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Mówili więc do niego: jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział: człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: gdzież on jest? Odrzekł: nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeuszy pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty, co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał. I wypytywali ich, mówiąc: czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak to się stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego. Ma swoje lata. Będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: już wam to powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co chcecie znowu słuchać? Czy wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: to ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do was zaś, to nie wiemy skąd, co do niego zaś, to nie wiemy skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: w tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Rzekli mu w odpowiedzi: cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz.
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie. I oddał mu pokłon. A Jezus rzekł: przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego: czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie: widzimy, grzech wasz trwa nadal. Piękna cisza. Bo jakaś pierwsza myśl, jaka mi przychodzi, że człowiek, który nigdy nic nie widział, coś mu opowiadają, pewnie się dopytywał wiele razy, jak coś wygląda, a teraz po prostu wszystko widzi w kolorach i tak dalej. Nie miał jakby w pełni wykształconych oczu, czy jak. Jakąś wadę, że nie widział, a teraz widzi. Musiał być dla niego szok absolutny. Są czasem, można zobaczyć w internecie filmy na przykład z małymi dziećmi, które otrzymują jakieś okulary po terapii, zaczynają widzieć pierwszy raz w życiu, na przykład po kilku miesiącach, czy nawet po roku życia, albo też słyszą po raz pierwszy, nie? Kiedy rodzice i wyraz twarzy takiego dziecka jest niezapomniany, prawda? Ono rodzi się jakby po raz drugi, jak nowe stworzenie, prawda? Wchodzi w nowy wymiar istnienia, nie? Tu mamy właśnie coś takiego. Ten człowiek staje się nowym stworzeniem, nie? To jest pierwsza rzecz, którą... Nie w pewnym, ale w konkretnym sensie. W pełnym powiem, sensie tego znaczy, tak jest. No, druga rzecz, zobaczcie, to jest coś, czego nie mógł sobie dać, czego nie mógł sobie wypracować, swoimi siłami osiągnąć, czyli to musiało przyjść z zewnątrz. I jeszcze jedną rzecz, zauważmy, nie szukał tego. On jest bierny w tej scenie. To Jezus przychodzi do niego, Jezus go zaczepia, powiedzmy kolokwialnie. Tak. Do Jezusa należy inicjatywa. Bóg pochyla się nad stworzeniem cierpiącym, które usiłuje się przyzwyczaić do swojej sytuacji i nie szuka niczego od Boga. Nie jest w stanie poprosić, wołać. Nie wie, o co prosić w ogóle. Dokładnie, bo się wydaje mu, że ten świat, który nie widzi, albo powiedzmy, w którym żyje, no taki jest i nie ma innego. No, dzisiaj gdzieś tam czytałem, bo był filmik pokazany, jak księża bodajże w Warszawie idą z Najświętszym Sakramentem przez miasto, no i tam są wyśmiewani przez kogoś, że co oni robią, jakieś szopki i tak dalej, nie? To jest to, że ktoś nie widzi Boga, mówi, że Go nie ma, nie istnieje, bo, nie? I teraz ten moment przejrzenia, że nagle się otwierają oczy, te serca, czy wiary, czy jak to inaczej nazwać, się robi coś. W historii mamy wiele świadectw właśnie takich nawróceń, nie? Od kompletnego ateizmu, niewiary, czyli do tej ślepoty, do życia w apostolacie. Musimy wziąć pod uwagę taką jedną ważną wskazówkę, nazwijmy to teologiczną, że Jan relacjonuje pewne konkretne wydarzenia historyczne, fakt fizycznego uzdrowienia człowieka ze ślepoty, za którym potem idzie uzdrowienie przez dar wiary ze ślepoty duchowej, ale równocześnie pokazuje, zaprasza nas na kanwie tego wydarzenia konkretnego, historycznego, do tego, żebyśmy dostrzegli głębszy duchowy sens Ewangelii, nie? Żebyśmy, tak jak w każdym z siedmiu znaków Jezusa opisanych w Ewangelii Janowej, tylko siedem, chodzi o to, żeby przyjąć objawienie Boga, który w Jezusie wkracza w życie człowieka uwięzionego w ciemnościach grzechu i śmierci, żeby obdarzyć go
żeby go wyrwać z ciemności i obdarzyć światłem Ducha Świętego, światłem życia wiecznego, przez spotkanie z Jezusem, prawda? Tak, i teraz jak on to czyni? Taka, bo ta katecheza nie jest jedną z kluczowych... Katechezy chrzcielne. I ten głębszy sens jest oczywiście zamierzony przez ewangelistę. To nie my dopisujemy do tej Ewangelii jakiś metaforyczny, głębszy sens, tak, tylko dokładnie on jest tak, zawarty w tekście. I, dokładnie, i teraz jak to Janowy czyni, nie? Jak to czyni? Znowuż jak przy tym innym ślepcu bierze, właśnie kładzie to błoto na oczy, czyli historia życia zmieszana ze Słowem Bożym, czyli z tym objawieniem, z tym światłem, które Bóg daje, to błoto nakłada na oczy i ta prawda, która się ujawnia... Chcesz powiedzieć, że to błoto to są dwie rzeczy. Tak. Pierwsze, no, historia życia konkretna, ziemia, jaką mam. I ślina. Ślina Słowo Boga, wymieszane, nałożone na oczy, daje przejrzenie, bo człowiek zaczyna z tym się źle czuć, to go boli, musi coś z tym zrobić, z tego się wyzwolić, z tej sytuacji. I Jezus mówi, idź do sadzawki Siloam, czyli Jezus do sadzawki chrzcielnej. Powtarza tutaj przez ten szokujący cokolwiek gest, dla nas bardzo nieestetyczny, powiedzielibyśmy, no, powtarza stwórczy czyn Boga. Tak. Który ulepił człowieka z prochu ziemi, z tych samych pierwiastków, powiedzmy, chemicznych, z których zbudowana jest skorupa ziemska, z tych jest zbudowane nasze ciało, i tchnął w niego tchnienie życia, nie? Ślina jest jakby w biblijnej symbolice taką kondensacją ducha, czy to ludzkiego, czy w tym przypadku Ducha Bożego, którego daje Jezus, nie? Ślina też była uważana, i bardzo słusznie, za środek czy substancję terapeutyczną, która oczyszcza, jakoś dezynfekuje, uzdrawia nawet, nie? No, tak nieraz robimy, rany zwierzęta bylizują, sami nie? Sobie nieraz bierzemy. Rozumiemy, jakby tło takie kulturowe. Jezus powtarza stwórczy akt, czyn Boga opisany w Księdze Rodzaju, w tym szóstym dniu, kiedy został stworzony człowiek, żeby uczynić człowieka stworzonego na obraz Boży zniekształcony przez grzech, przez zło, które go na różny sposób dotyka, uczynić go nowym stworzeniem. Tak. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. No. Tutaj to, co apostołowie poruszają jako problem na początku. Kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? To jest bardzo ważne. Mianowicie Jezus mówi, ani on nie zgrzeszył, ani to nie jest niczyja wina, że on się urodził ślepy, ale stało się to, aby się wypełniły na nim, aby objawiły się sprawy Boże. Czyli moje cierpienie dzięki Jezusowi, który wkracza w moje życie, staje się miejscem objawienia Bożego miłosierdzia, Bożej chwały, Bożej mocy, nie? Bez Chrystusa jesteśmy zamknięci w cierpieniu, które nie ma sensu, nie ma wytłumaczenia. Tylko możemy szukać winnych. Natomiast Chrystus, wchodząc w ten... przychodząc na świat jako światłość, nie? Tak jak w prologu czytamy, zmienia zupełnie sens ludzkiej historii. Ona staje się miejscem, moje cierpienie niewinne, niezrozumiałe, staje się miejscem objawienia Boga i Jego miłości, prawda? Bardzo konkretnie. Tak, i teraz dopełnia się to wszystko przez chrzest, to jest sadzawce Siloam, bo... I otrzymuje nowe życie, tak radykalnie nowe życie, że inni myślą, że to nie jest ten, że podobny, być może, kuzyn, nie wiem. Zaczekajmy, jeszcze jeden właśnie, krok wcześniej się cofnijmy, nie? No to jeszcze. Bardzo ważny element, no, nie? On, tak jak powiedziałeś, musi coś z tym zrobić. To cierpienie, do którego usiłował się przyzwyczaić, zaczyna mu teraz doskwierać, musi coś z tym zrobić, prawda? Musi się ruszyć z miejsca, przez to dotknięcie Boga zostaje jakby do tego zmuszony, a słowo Jezusa nadaje konkretny temu ruchowi konkretny kierunek. Nie? Tak. Czyli on idzie jako ślepy, fizycznie ślepy, idzie na oślep, ale już nie jest niewidomy, ponieważ kierowany idzie za słowem Jezusa, idzie za światłem, którym jest Ewangelia. Nie? I dochodzi do tej sadzawki, która jest rzeczywiście obrazem, jakby figurą chrztu. Tutaj nie mamy do czynienia ze chrztem jeszcze, sakramentem chrztu, tylko mamy figura, no, zapowiedź i prefigurację chrztu, prawda? Obmył się i ale spróbujmy to zebrać. Rozumiemy, że nasze cierpienie, którego doświadczamy, jest
może być dla nas pułapką, jeśli zaczniemy je interpretować w kluczu, że czy stawiając pytanie, kto zgrzeszył? Szukając winnych wokół siebie. Tak. To jest ten przypadek chociażby Hioba ze Starego Testamentu, gdzie przyszli trzej jego przyjaciele. Przyznaj się. Cała ich mowa polega na tym, że musiałeś coś zrobić, skoro masz taką sytuację. Pojawił się czwarty, który milczał, ale potem mówi, ale spróbuj patrzeć inaczej, nie? Co? Spotkać Boga właśnie tutaj, nie? W twoim życiu konkretnym, w twojej sytuacji. To spotkanie się dokonuje, jesteśmy już przy Sadzawce Siloam i widzimy, jak jego życie tak się radykalnie zmieniło właśnie. Że nie wierzą, że to on. Że to niemożliwe, żeby to był on. Stał się nowym stworzeniem. Tak. Ten sam, ale nie taki sam. Dokładnie, chrześcijanin, kiedy przeżywa w swoim życiu właśnie ten cud nawrócenia, no to jest właśnie ktoś całkowicie inny. Staje się chrześcijaninem, o tak lepiej dobrze mówisz. Kiedy staje się... Nie do poznania. I człowiek, który jest jednym wielkim znakiem zapytania, jedną wielką prowokacją, nie można obok niego przejść obojętnie. Co się z nim stało? Dokładnie. Co się z nim stało? Przypominam sobie takie pytania, sobie przypominam na temat innych osób, nawet w swojej historii miałem takie też pytania od innych, ale to zostawmy nas. Właśnie to jest to. I to jest dowód na to, że w twoim życiu działa już Pan Bóg, twoje serce jest otwarte na jego działanie, zmienia się twoja relacja tam do żony, do męża, do dzieci, do rodziców, do pracy, do pieniądza, do wszystkiego. Jesteś innym człowiekiem. Także dla innych jest to znak. Czyli po co są chrześcijanie w świecie? Aby dla innych byli znakiem działania żywego Boga. Popatrzmy jeszcze na to, na niego, jak się fakty, co mówiły w jego życiu dla niego. No to jeszcze nie koniec tej historii. On na razie został uzdrowiony fizycznie. Połowicznie, powiedzmy, nie? Tak. Potrzebuje jeszcze drugiego spotkania z Jezusem. Trochę to jest podobne do tego, co opisują synoptycy. Marek, zdaje się, że za pierwszym razem ślepiec uzdrowiony zostaje trochę, widzi ludzi jako drzewa, obija się o tych ludzi. Ten się też obija o faryzeuszów, o własnych rodziców, którzy prawie się go chcą wyprzeć ze strachu przed ekskomuniką. Dopiero za drugim razem, kiedy Jezus tamtego dotknął i zaczął widzieć Jezusa i zaczął widzieć wszystko tak, jak należy, tak samo ten przy drugim spotkaniu dopiero otrzymuje pełnię światło wiary, ale wcześniej dzieje się coś bardzo ciekawego, ten właśnie proces sądowy, nie? Tak, ale ale myślałem o innej takiej jeszcze sytuacji, że zobaczcie, ten radykalizm życia chrześcijańskiego jest tak niesamowity, że aż w szoku są i rodzice, aż nie wierzą właściwie, że tak może się zmienić życie syna, i ten strach właśnie wyjścia z tych schematów jest tak niesamowity, ten kontekst kulturowy życia społecznego, także w naszym kraju jest dzisiaj. Tak ludzie są powiązani grzechem, bym powiedział, tym sposobem życia niebożym, że boją się wyjść z tego schematu, bo to jest wykluczenie potem, nie, z tej wspólnoty życia ludzkiego. I właśnie ten radykalizm, ten cud właściwie obecności zmartwychwstałego Pana jest bardzo potrzebny, żeby innym pomagać, żeby mieli odwagę powiedzieć, tak, to jest życie nowe, to jest, tak powinniśmy żyć, nie bójmy się tego. Wraz z tym, jak w tym uzdrowionym narasta taka odwaga dawania świadectwa o tym, byłem ślepy, a widzę. Ten człowiek nie może nie być od Boga, nie może być grzesznikiem, bo nikt, kto jest grzesznikiem, nie może czynić takich rzeczy, jak on mnie uczynił. Jest coraz odważniejszy w dawaniu świadectwa wobec dostojników, doktorów prawa i teologii, sędziów, którzy go sądzą przecież. Narasta w nim ta odwaga, taka determinacja. Przestaje się czegokolwiek bać, nawet wyrzucenia z synagogi, a w jego sędziach, właśnie w faryzeuszach uczonych w piśmie, narasta z kolei ta religijna ślepota, która każe im zmuszać wszystkich wokoło do wyparcia się Jezusa i do potępienia Jezusa. Nie? Zobaczcie ten moment, Stają się coraz bardziej ślepi. Zobaczcie ten moment kluczowy, wydaje mi się, kiedy pada pytanie, kto zgrzeszył, a oni w tej chwili mówią,
cały się urodziłeś w grzechach. Są przekonani, że on... wydają Bóg już teraz chciał, sąd żeby, bardzo mocny. Bóg chciał, żeby takim się urodził i ma takim pozostać, prawda? Tym bardziej, że to jest szabat, nie? Kiedy nie wolno pracować, nie wolno uzdrawiać. Nie rozumieją tajemnicy szabatu, do których Jezus odnosi się w Ewangeliach Synoptycznych, mówi: Syn Człowieczy jest Panem szabatu, nie? Szabat jest pamiątką wyzwolenia, pamiątką przymierza, pamiątką przypominającą nam, powiedzmy, wieczny szabat, czyli niebo, prawda? Tak. I to wszystko to przyszło do nas w Jezusie. Wyzwolenie, związanie z Bogiem przez przymierze i obietnica życia wiecznego, które mamy już teraz, nie? Właśnie obiektywny fakt, nie? Człowiek uzdrowiony, rzeczywiście uzdrowiony, może być odczytany, ten fakt, na dwojaki sposób. On odkrywa powoli, za chwilę dojdziemy, że spotka Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Tymczasem ci jego adwersarze dochodzą do odrzucenia Chrystusa. Czy faktycznie wchodzą w jakąś demoniczną wręcz interpretację, bo pokazują tak. Boga jako tego, który nie jest miłością. Dlatego, że oni nie interesuje losem człowieka. Ci biedaczkowie, faryzeusze, nie przeżyli nawrócenia nigdy. Jesteś ślepy, masz pozostać i nie tak. Wolno ciebie uzdrowić, bo jest szabat. Religia zabrania. Nie? Tak, ale oni są w takich grzechach, że nam właśnie tego nie widzą, co jest na końcu, myśląc, że widzą, są w totalnej ślepocie, bo mój grzech ma być zawsze przede mną, bo ten, który widzi, kto to jest? To ten, który mówi zawsze: Panie, ulituj się nade mną grzesznikiem, nie? Żyję w nowym życiem dzięki tylko temu, że Twoje miłosierdzie. To mówię, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Bo żyję tylko dzięki Twojemu miłosierdziu. Ty mnie to wszystko przebaczyłeś. Mam to nowe życie od Ciebie, ale ja wiem, kim byłem i kim jestem, nie? I gdyby nie Twoja obecność i łaska. Święty Jan opisuje to, co się wydarzyło przed 30 rokiem, w latach 90., wiele lat później, i czyni aluzję do sytuacji, która była pod koniec I wieku, kiedy rzeczywiście masowo, tak jak dokładnie jest napisane, ci, którzy uznali Jezusa za Mesjasza, byli wyrzucani z synagogi, nie? I ten proces się nasilił właśnie pod koniec I wieku, kiedy nastąpiło to gwałtowne rozstanie między tymi dwiema gałęziami wyrastającymi z judaizmu biblijnego, chrześcijaństwo i judaizm rabiniczny, jak dwie gałęzie, które rosną w zupełnie inną stronę. I ci, którzy zostali wyrzuceni, usunięci z synagogi za to, że uwierzyli w Jezusa, znaleźli swój dom w Jezusie Chrystusie, w tej nowej rodzinie, czyli w Jego kościele. No musimy finiszować, tak. Czyli najpierw to spotkanie jeszcze, na koniec spotyka go Jezus, tego człowieka. I wzruszająca scena bardzo. I pyta czy ty go, wierzysz w Syna Człowieczego? Kto to jest? Jestem nim ja, który mówię z tobą, nie? I tak wierzę, mówi, Panie. Widzisz go? Kyrie. I mówi do ciebie. Wierzę. Pada przed Panie. Nim na twarz. Gest boskiej adoracji, oddania całkowitego. To jest tylko mała cząstka, bracia, tych tajemnic dzisiejszej Ewangelii. Dzisiaj przeżywamy właściwie to samo. Nie chcemy już komentować dalej, co tej tak. Sytuacji dzisiejszej, w jakiej jesteśmy. Związanej chociażby z epidemią, która dotyka i daje cierpienie bardzo wielu, właśnie każdemu z nas. Ale niech to będzie światłem. Że to jest miejsce nie kary, ale spotkania się z Chrystusem. Wielka szansa. Panem i Zbawicielem. Który otwiera nam oczy. Ksiądz Sławek Laskowski, ksiądz Józef Maciąg. Pięknej niedzieli. Ksiądz Robert Muszyński.